Witam was moi drodzy w kolejnej prognozie pogody w pierwszej w tych świętach, bo w wigilię prognozy pogody nie było. Zapraszam i zobaczymy jaka będzie sytuacja w najbliższej nocy, czyli nocy z 25 na 26 Grudnia oraz 26 grudnia, a będą to jeszcze dwa, no w sumie to będą, będzie 48 godzin bardzo dynamicznej pogody. Potem ta pogoda powolutku, ale jednak zacznie się uspokajać. Zacznę tutaj przede wszystkim od tego, co było w ostatnich dniach co w ostatnich dniach mogliśmy za, w ostatnich godzinach mogliśmy zaobserwować no i przede wszystkim nadal nad morzem bałtyckim bardzo silne porywy wiatru porywy sztormowe i też piękne zdjęcia bo też osoby korzystają z tego wolnego czasu, żeby obserwować chociażby fale zburzonego Bałtyku, tak jak to zrobił Jaro Yang. Jest to jedno ze zdjęć na helu, bardzo piękne, z bardzo pięknym podświetleniem, fantastyczne ujęcie klimat na pewno. Też jest fantastyczne tego zdjęcia. Natomiast w centrum kraju mogliśmy zaobserwować przechodzenie słabych formacji konwekcyjnych, przy czym jedna z tych formacji wcale taka słaba nie była i dała ona lokalne wyładowania. To jest widok z ujmy dużej pani Agata Kurdubska, to zdjęcie opublikowała na Twitterze i widzimy tutaj dosyć słabo zarysowaną, ale jednak strukturę konwekcyjną i z tej konwekcji również, z tego co wiem, padały wyładowania. Tych wyładowań, co prawda, dużo nie było, ale jednak padały. Najwięcej w okolicach płocka, kto jest z płocka, może dać znać. Generalnie tych wyładowań było 17 bądź 19. Do ziemnych, więc no, powiedziałbym, że jak na zimową porę całkiem dużo. Zerknijmy, jak wygląda sytuacja w tym momencie, czyli w godzinach wieczornych 25 grudnia, no i widzimy przede wszystkim w Polsce południowej i południowo-wschodniej w województwach lubelskim podkarpackim występują lokalnie opady deszczu bądź. Opady przelotne deszczu związane ze strukturami konwekcyjnymi, które przez Polskę się przemieszczały północną, centralną w dzień, a w godzinach wieczornych przemieszczają się przez Polskę południową. W górach występują mgły, w wyższych partiach gór porywy wiatru są dosyć silne, więc sytuacja na pewno nie jest. Zbyt ciekawa. Pod kątem temperatur raczej zimy nie mamy, tylko mamy typową wiosnę. Od 5 stopni Celsjusza w suwałkach, czyli nasz biegun zimna, do 9 bądź 10 stopni Celsjusza w województwie dolnośląskim, opolskim, 11 stopni Celsjusza w województwach małopolskim i śląskim. Czyli temperatury iście wiosenne. Jeśli chodzi o porywy wiatru. Też iście, w sumie nie wiem, czy wiosenne, czy jesienne, czy zimowe, na pewno silne, szczególnie na wybrzeżu, tam w godzinach południowych, popołudniowych i wieczornych od 70 do 90 km na godzinę mogło powiać, w Polsce centralnej od 50 do 70 km na godzinę, w Polsce. Południowej 40 do 50 km na godzinę. Śnieżka, tatry powyżej 100 km na godzinę 100 do 110 km na godzinę. Zgodnie z pierwszymi wcześniejszymi mapami możemy zaobserwować w tym momencie opady deszczu w Polsce Południowej. Przede wszystkim te opady przemieszczają się z województwa dolnośląskiego przez kolejne województwa południowe i warto zwrócić uwagę przede wszystkim w województwie dolnośląskim, ponieważ tam przemieszcza się jedna z takich konkretniejszych struktur, która poskutkuje silniejszymi porywami wiatru, no i przede wszystkim bardzo nawalnymi opadami deszczu. Choć ten deszcz nie będzie padał długo, ten deszcz powinien dosyć szybko przejść sobie dalej. Opady również występują na krańcach północno-wschodnich, jednak tamte opady powinny być słabe. No i cóż, sprawdźmy sobie teraz pogodę na najbliższą noc, czyli noc z 25 na 26 grudnia. Zacznijmy tym razem od ciśnienia. I w nocy ciśnienie w Polsce Południowej będzie dosyć niezmienne tam 1006 do 1008 bądź 1010 hektopaskali. Natomiast w Polsce Północnej delikatnie podwyższy się z 1000 hektopaskali na 1005 hektopaskali, a potem zacznie spadać. Te strzałki pokazują tą zmianę, czyli ta strefa, ta fala wyższego ciśnienia będzie przemieszczała się z zachodu w kierunku wschodnim, a do Polski Północnej znów zacznie, w Polsce Północnej znów zacznie się to ciśnienie obniżać. To też związane będzie z opadami deszczu, które będą w nocy występowały. Strefa opadów deszczu wejdzie do Polski północno-zachodniej w godzinach nocnych, wczesnonocnych, a już do godzin północnych bądź nad ranem obejmie województwa północno-zachodnie, centralne, a już około 5-6 rano województwa też południowo-wschodnie. Lokalnie będzie padać intensywnie. Sytuacja no wiecie, z tymi opadami deszczu jest taka, że na południowym zachodzie są dosyć trudne warunki hydrologiczne, no i tego deszczu jeszcze nam dosyć tutaj mocno dopada. Ta strefa będzie dalej przemieszczać się w kierunku wschodnim z odchyleniem delikatnym na północny wschód. No, i rano będzie deszczowo, tak jak tutaj widzicie, północny, zachód, centrum oraz południe od Lublina i północ od Rzeszowa. Temperatury w nocy będą bardzo wysokie w Polsce południowo-zachodniej, tam 10 stopni Celsjusza i ta strefa tych temperatur dojdzie aż do Kalisza. Tamte temperatury też podskoczą do góry. Natomiast na północnym wschodzie nadal temperatury bardzo niskie, od 1 stopnia Celsjusza w suwałkach do 4 stopni Celsjusza i ta strefa. A zamiast wycofywać się delikatnie zacznie zbliżać się do Warszawy, więc tutaj ta amplituda temperatur będzie całkiem całkiem ciekawa. W nocy porywy wiatru najsilniejsze nadal na kręcach północnych, na wybrzeżu, tam 60 do 70 km na godzinę. W Polsce, północno-wschodniej, od 60 do 70 km na godzinę. No i w górach, szczególnie w Tatrach, 100 km na godzinę. Na pozostałym obszarze, od 40 do 50 km na godzinę. Więc tam te porywy wiatru troszeczkę będą słabsze, no i ta strefa silnych porywów wiatru będzie opuszczała nasz kraj, będzie przemieszczała się dalej w kierunku wschodnim. No a co 26? 26 widzimy, że w sytuacji barycznej, niż Abdul, który jest niżem wielocentrycznym i który przynosił nam bardzo silne porywy wiatru powoli, ale będzie przemieszczał się nad Rosję. No i teoretycznie. To powinno wpłynąć na poprawę pogody w Polsce. No ale jak widzimy, mamy kolejny niż Bodo, no i tak ten system frontów atmosferycznych, które są połączone, które łączą te niże i te, system, te fronty atmosferyczne będą po prostu przemieszczać się jeden za drugim, więc te opady jeszcze będą występować, ale jest światełko w tunelu, ale o tym w oddzielnym bloku na kolejne dni. Natomiast w dniu jutrzejszym, czyli 26 grudnia. Będą przemieszczały się te fronty atmosferyczne przez Polskę. W nocy przemieszczał się front ciepły, zanim wszędzie przemieszczał się front chłodny. Na froncie chłodnym mogą utworzyć się prócz formacji konwekcyjnych, również burze. I na to warto zwrócić uwagę. Temperatury o temperaturach powiem za chwilę. Natomiast zacznę od ciśnienia. Niskie ciśnienie przemieści się najbardziej na północny wschód. Tam będzie najniższe szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych 995 hektopaskali. W Polsce centralnej 1000 hektopaskali natomiast w Polsce południowo zachodniej i południowej 1014 hektopaskali więc tamte ciśnienie będzie najniższe i ciśnienie będzie rosło i to ciśnienie będzie rosło. Opady przed południem, strefa opadowa tych opadów ciągłych, opadów deszczu będzie przemieszczała się dalej w kierunku wschodnim. Do godziny 10.11 przed południem obejmie Polskę północną, wschodnią, następnie Polską, Polskę wschodnią. Od zachodu natomiast zaczną wchodzić komórki konwekcyjne, które będą tworzyły nieduże, ale jednak układy konwekcyjne, w których porywy wiatru również będą silniejsze, i będą mogły wytworzyć burze. Na to też warto zwrócić uwagę na południu, tam najwięcej przejaśnień i pogoda Najlepsza. W godzinach popołudniowych ten system, ten, może nie tyle system, ta strefa opadów, która gościła w Polsce Wschodniej, szybko opuści nasz kraj. Natomiast, no i zacznie się teoretycznie pogoda poprawiać, pojawią się przejaśnienia, ale pojawi się też konwekcja masowa. Szczególnie od północnego zachodu Polski prognozowane jest wejście układu konwekcyjnego, który może dawać wyładowania. Wyładowania mogą pojawić się przede wszystkim w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim. Ale również w Polsce Centralnej i Południowej, choć tam szansa jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast duża szansa jest na ocieplenie na w Polsce Północno-Wschodniej, bo z godziny na godzinę. Tam te, będzie wypierane te chłodne powietrze od 2 do 4 stopni Celsjusza już tylko w okolicach Giżycka, Łomży i na północny wschód od tych obszarów. Im dalej na zachód, południowy zachód, tym, tym temperatury wyższe, tam 8 do 10 stopni Celsjusza. W województwie podkarpackim i w województwie małopolskim ponad 10 stopni Celsjusza, możliwe 11, możliwe 12 stopni Celsjusza. No i wiatr. Jeśli chodzi o wiatr, to niestety jutro porywy wiatru będą bardzo silne na wybrzeżu. Tam możliwe do 100 km na godzinę w okolicach Koszalina, 80-90 km na godzinę na wybrzeżu. W Polsce północno-zachodniej od 60 do 70 km na godzinę, w Polsce centralnej i wschodniej od 50 do 60 km na godzinę. Ale jeżeli utworzą się formacje konwekcyjne i one będą przemieszczały się z północnego zachodu na południowy wschód, tak jak zaznaczyłem tymi strzałkami, to tam, gdzie będą te formacje, porywy wiatru do 80, a lokalnie do 90 km na godzinę. W górach do 100 km na godzinę lub delikatnie ponad 100 km na godzinę. W związku z tym MGW wydało na dzień jutrzejszy ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru. Stopnia drugiego, gdzie porywy wiatru mogą wynosić od 90 do 115 km na godzinę w północnej części województwa zachodnio oraz pomorskiego. I stopnia pierwszego, gdzie pory wiatru mogą osiągać od 70 do 90 km na godzinę dla pozostałych terenów województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, dla północno-zachodnich obszarów województwa warmińsko-mazurskiego, dla województwa wielkopolskiego, dla północy województwa lubuskiego oraz południa województwa dolnośląskiego. Sieć obserwatorów burz natomiast wydała ostrzeżenia, może nie tyle ostrzeżenia, ale prognozę burzową. Przed burzami dla Polski na dzień jutrzejszy, czyli na 26 grudnia, gdzie niewielkim zagrożeniem burzowym jest tutaj objęty obszar północno-zachodni Polski, ze względu na to, co mówiłem wcześniej, czyli na te struktury, które mogą tam przemieszczać się z nadmorza Bałtyckiego i tam one mogą być silniejsze, Oraz dla Polski północnej i centralnej oraz po części południowej do linii Katowice Rzeszów, tam marginalne zagrożenie burzowe. Co w kolejnych dniach? W kolejnych dniach rollercoaster temperaturowy. Więc po 26, gdzie w dzień temperatury będą osiągały 10, 11 bądź 12 stopni Celsjusza, nastąpi dosyć gwałtowny spadek temperatur. I 27, a przede wszystkim w nocy z 27 na 28 grudnia te temperatury będą oscylowały w granicach od 0 do 2 stopni Celsjusza. Potem znów nastąpi wzrost temperatur i 28, 29 i 30 grudnia te temperatury powinny osiągać od 5 do 8 stopni Celsjusza. Potem znów spadek temperatur, ale niestety ujemnych temperatur zupełnie nie widać. Natomiast jeśli chodzi o porywy wiatru, to w Polsce przede wszystkim od 26 do 27 te porywy mogą być silne. Tutaj mamy Polskę Centralną. A więc tutaj od 50 do 70 km na godzinę. Natomiast potem nastąpi chwila uspokojenia. To ona będzie związana z klinem wyżowym, który przez Polskę będzie się przemieszczał. Potem znów silniejsze porywy wiatru. Aczkolwiek te modele nie są do końca tutaj nam zbieżne co do tego. Więc tutaj musimy jeszcze to po prostu poobserwować. Także dziękuję za obejrzenie tej prognozy. Jeżeli wam się podobała, zasubskrybujcie ten kanał. Możecie zostać naszym patronem, bądź wesprzeć się poprzez link, który jest tutaj. To spowoduje, że jeszcze bardziej będziemy to rozwijać, jeszcze bardziej będziemy to mogli rozwijać.